Witajcie w następnej Ale Degustacji. Tym razem piwo z browaru Jagiełło i jest to Nałęczowskie Ciemne. 6% alkoholu, 22 IBU. Piwo ciemne, ważone z 4 gatunków słodów. Czas leżakowania 60 dni. Piwo dolnej fermentacji, chmielone na aromat i goryczkę Sybilla i Marynka. 100% naturalnych surowców, pasteryzowane. Składniki to woda, słody jęczmienne, takie jak pilzneński, monachiński, karmelowy i palony. Chmiel, cukier i drożdże. Było pewnie mało słodkie, jak to dalej cukru jeszcze. Dobrze, tak wygląda kapselek. Stylizowana szyszka chmielowa. I tutaj mam piwo. Piana zdążyła już opaść. Dosyć szybko opada, trzeba przyznać. Przy nalewaniu oczywiście tworzy się dosyć dużo, ale opada szybko. Średnie pęcherzyki, jasno-beżowa, a piwo samo w sobie jest bardzo ciemno, rubinowe, z brązowymi takimi akcentami. Wydaje się klarowne. Aromat jest słodowy, lekko karmelowy, czekoladowe i kawowe nuty. Lekka paloność. Może jakieś bardzo niewielkie ziołowe akcenty, może chmielowe, ale ogólnie sprawia to dosyć takiego aromat słodkiej kawy, coś w tym stylu, lekki kawa. Dobrze, zobaczymy jaki smak. Wasze zdrowie. Słodkie to jest, ale bez przesady. Nie jest aż takie słodkie, nie jest takim ulepem, że się nie da wypić. Jest palone, jest kawa, trochę czekolady mlecznej, można by nawet powiedzieć. Lekki karmel. Ładne ciało. Leciutka goryczka. Ona jest bardziej palona, może z niewielkimi ziołowymi akcentami. Ogólnie przypomina to ten smak Kopiko. No i takie czeskie tmawe, tylko że mocniejsze. No, przeważnie czeskie tmawe są słabsze, bardziej wodniste, a to jest takie bardziej konkretne, no, w miarę słodkie. Coś podchodzi pod karmi troszeczkę. No, można wypić. Niektórzy się, że tak powiem, mogą obrazić, ale takie bardziej damskie piwo. Chociaż moja żona akurat się skrzywiła, jak spróbowała. No to ciężko powiedzieć. Może inaczej. Jak ktoś lubi słodkie piwa, to jest to piwo dla niego. Jeżeli ktoś lubi gorzkie piwa, no to nie. Ale fajny taki smaczek kawowy. Cappuccino może słodkiego. Nie jest źle. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie!